naszym studiu minister Michał Woś, członek rządu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór państwu. Mógłbym pana przedstawić jako ministra środowiska, ale to byłaby nieprawda. Myślę, że za miesiąc będzie to już w pełni prawda. Myśli pan, że za miesiąc będzie ministerstwo środowiska w Polsce? 22-23, czyli na najbliższym Sejmie, ustawą o działach administracji zajmie się parlament, Sejm konkretnie, później ustawa trafi do Senatu. Senat na początku lutego się zbiera, 5-7 lutego. Jeżeli przyjmie bez poprawek, wówczas trafi do pana prezydenta, jeżeli będą poprawki, wróci do Sejmu, w połowie lutego jest kolejny Sejm. No, rząd w obecnym składzie działa ponad 2 miesiące, Ministerstwa Środowiska, którym pan ma kierować, wciąż nie ma. To co pan robi od ponad 2 miesięcy w rządzie? Za co panu płacimy dzień po dniu? W pierwszej kolejności za przygotowanie podziału. I to rzeczywiście jest bardzo skomplikowana sprawa. Zresztą ta ustawa, zgodnie zresztą z moją zapowiedzią z RMF-u, na zajutrz po naszej ostatniej rozmowie przekazałem panu premierowi projekt ustawy. Przygotowałem już dziś ustawę, która precyzuje działy administracji. To było 21 listopada. Zgadza się. Minęły 2 miesiące. I co, to pana ustawa to jest ta, którą się zajmą teraz posłowie? To jest ustawa, którą wypracowaliśmy. To była podstawa do współpracy między różnymi ministrami. Oczywiście z ustawy, która dzieliła Ministerstwo Klimatu od środowiska, czy de facto w jakiś tam sposób przekształcała Ministerstwo Energii w Ministerstwo Klimatu, a z Ministerstwa Środowiska wyjmowała 2 departamenty. Ta ustawa przerodziła się w większą ustawę, bo oczywiście doszły jeszcze aktywa państwowe i tak, różnego rodzaju ustawę, pisał ją razem z ministrami, tymczasem ta ustawa trafia do Sejmu jako projekt poselski. No, już bardziej wyraźnego dowodu na to, jak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o pisania prawa w Polsce, wygląda dzisiaj, nie da się znaleźć. Nie, wszyscy jesteśmy członkami, ja też jestem członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, też jestem posłem na Sejm i doszliśmy do wniosku wspólnie, że nasi posłowie taki projekt przedłożą z tej racji, żeby sprawnie ten proces podziału Ministerstwa Klimatu od Ministerstwa Środowiska przebiegł. Żeby było sprawnie. Tak samo było z ustawą sądową, tą najnowszą, którą też zgłosili posłowie, choć jak słyszeliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości nad nią pracowano? Współpracowano w Ministerstwie Sprawiedliwości, chociażby z tej racji, że jednym ze zgłaszających posłów był Sebastian Kaleta, który jest wiceministrem sprawiedliwości. Więc oczywiście, znaczy tu nie ma rozbieżności między tym, jaką politykę przyjmuje Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, a jaką politykę przyjmuje rząd kreowany przez Klub Parlamentarny. No dobrze, zajemnie co pan będzie robił jeszcze przez miesiąc, skoro to ministerstwo ma za miesiąc dopiero powstać? W tym czasie szczegółowo dzielimy, to nie są proste sprawy związane z budżetem, z też etatami, pracownikami, z budynkiem, z miejscem. Czyli pan rządzi w tym ministerstwie, chociaż nie jest ministrem i ministerstwa wciąż nie ma? Współpracuję z panem ministrem Kurtyką w sprawach, które będą odnosić się do mojej ustawy, mojej części ustawy działowej. Natomiast w sposób formalny, czynności formalne sprawują sekretarze, podsekretarze stanu, którzy są odpowiedzialni akurat pani minister Golińska czy pan minister Dziadzio, to są te sprawy, z jednej strony ochrona przyrody, główny konserwator przyrody, z drugiej strony główny geolog kraju, to są ci ministrowie, którzy prowadzą sprawy. Przyszły minister środowiska, były wiceminister sprawiedliwości jest naszym gościem, Michał Woś. Panie ministrze, prezydent dużo mówi ostatnio o sędziach, pan tego, jak rozumiem, słucha w międzyczasie, a pan prezydent mówi na przykład tak, ci ludzie przypuszczają huraganowe ataki na polskie władze i załatwiają różnego rodzaju obce interwencje w Polsce. Czy pana zdaniem wizyta Komisji Weneckiej w Polsce była obcą interwencją? Moim zdaniem na pewno niedopuszczalna sytuacja jest taka, kiedy do procesu legislacyjnego w Polsce, nieskończonego procesu legislacyjnego, przypomnijmy, czyli na etapie senackim, zaprasza się w jakiś taki nieformalny sposób między innymi przedstawicieli Komisji Weneckiej, czy jeździ się do Brukseli, do komisarz europejskiej, konsultować polskie ustawy i polskie sprawy. To jeśli pan pozwoli, zaglądam na stronę stałego przedstawicielstwa Polski przy Radzie Europy w Strasburgu i tam czytam, że Komisja Wenecka to jest takie ciało, które wydaje opinie prawne właśnie w sprawach ustaw, które są dopiero co opracowywane, są nad nimi prace prowadzone w parlamencie, albo one już obowiązują. Tu się nie dzieje nic takiego, czego by Komisja Wenecka na co dzień nie robiła. Nie, Komisja Wenecka jest związana swoimi statutami. Zgodnie z tymi statutami, żeby mogła podjąć, czy opiniować, musi wystąpić o to państwo. Przedstawicielem polskiego państwa, czyli tym właściwym w stosunkach dyplomatycznych, zgodnie z konstytucją, sprawy zagraniczne prowadzi Rada Ministrów we współpracy z prezydentem. Cytat ze strony, którą przywołałem, stałego przedstawicielstwa RP przy Radzie Europy w Strasburgu. Wniosek o opinię
opinię prawną w sprawie danego aktu prawnego może złożyć państwo członkowskie, w nawiasie, parlament, rząd lub głowa państwa. Marszałek Senatu nie jest przedstawicielem parlamentu w tym przypadku? Marszałek Senatu jest przedstawicielem Izby Wyższej Parlamentu, przepraszam, i jako przedstawiciel Izby Wyższej, jak mówiliśmy, może jakieś rzeczy oczywiście współpracować. Komisja Wenecka natomiast się pogubiła, przyjmując to zaproszenie do Polski, rozumiem. Zdecydowanie nie było to działanie na zaproszenie polskiego rządu i nie było to działanie państwa polskiego. Pan prezydent mówi dalej tak. Nie będą nam w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy. Panie ministrze, dlaczego polski rząd nie był tak stanowczy, kiedy konsultowaliśmy na przykład ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej za granicą? Przypadkiem nie było tak, że daliśmy sobie wtedy narzucić coś za granicą? Weźmy pod uwagę to, że tamta ustawa została przyjęta przez parlament, a potem oczywiście były prowadzone różnego rodzaju rozmowy w związku z reakcją światową. Nikt się z nas nie spodziewał aż takiej reakcji światowej. Interes Polski wymagał takiego, a nie innego działania. Ale to nie było. Ale co ważne, panie redaktorze, proszę pozwolić. Ministerstwo Sprawiedliwości wprost wskazywało wtedy, że, cytuję, projekt ustawy był od samego początku konsultowany ze stroną izraelską. Projekt ustawy był konsultowany w ten sposób, że był przedstawiony do opiniowania w ramach procesu legislacyjnego i w ramach tego procesu legislacyjnego, który jest standardowy, wpłynęło też stanowisko ambasady. Natomiast nie było tak, że ktoś z polskiego rządu jechał wewnątrz, w ramach, w czasie trwania polskiego procesu legislacyjnego, jechał do Tel Awiwu i prosił o opinię. Więc jest zasadnicza różnica. Nie, ale jeżeli ambasadorowie, oczywiście różni różnych krajów, różne placówki zgłaszają swoje uwagi czy wątpliwości, ale to nie jest tak, że pytamy, jadąc do obcych stolic, co można zrobić, czy w tą, czy w drugą stronę. Jeśli chce się znaleźć różnicę, zawsze się je znajdzie, panie ministrze. Przyzna pan, że ta różnica jednak jest, może jest ona subtelna, ale jest konkretna. O tych różnicach jeszcze porozmawiajmy. Nikt nie jechał do Tel Awiwu pytać o to, jak ma wyglądać polska ustawa. Były też wyjazdy do Tel Awiwu, pamięta pan doskonale, jak to wszystko wyglądało. Delegacje z Polski jeździły do Izraela. Prezydent, ustawy. Choćby w zwoleniu wytykał części sędziów, że byli wcześniej w partii, w PZPR. Tu się zastanawiam, dlaczego PZPR w życiorysie na przykład pana Stanisława Piotrowicza nie przeszkadzało wam, gdy wysyłaliście pana posła do Trybunału Konstytucyjnego? Wie pan, ja należę do nowego pokolenia w polityce i mi akurat przeszkadzało, natomiast... I głosował pan przeciwko tej kandydaturze? Już powiem czemu, bo bardziej mi jeszcze przeszkadzała jego rzekome zarzuty na temat stawiania zarzutów w stanie wojennym. Ja sobie to zweryfikowałem, znaczy były dwa przypadki, kiedy został pan Piotrowicz jako prokurator został obniżony stopniowo, tak powiem, czyli z prokuratury wojewódzkiej został skierowany do prokuratury niższej i miał dwie sprawy polityczne. Jedną umorzył i za to mu pani podziękowała, można sprawdzić sobie dokładnie, a w drugiej, i to powiedzieli mi doświadczeni prokuratorzy, bo prosiłem o weryfikację, tak prowadził to postępowanie, żeby umorzyć sprawę. Piotrowicz w PZPR-ze, to nie problem, sąd w ten sposób zweryfikował, nie było żadnego kłopotu. Razi mnie członkostwo w PZPR-ze, natomiast na pewno nie jest tak, że powinniśmy się dać wszyscy tej narracji ponieść, która była, że Piotrowicz jako prokurator stanu wojennego szkodził polskiej opozycji. To pan prezydent mówi o PZPR-ze i sędziach, którzy byli w PZPR-ze, a wciąż pracują w wymiarze sprawiedliwości. O tym za chwilę porozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tam zapraszamy i dziękujemy słuchaczom. Minister Michał Woś wciąż w naszym studiu. Panie ministrze, kiedy prezydent mówi o oczyszczaniu środowiska sędziowskiego, sędziowie odpowiadają i mówią tak. Prezydent Andrzej Duda dyskryminuje całą grupę zawodową i używa mowy nienawiści. Apelujemy o zaprzestanie wypowiedzi szkalujących sędziów, podważających ich dobre imię, naruszających ich godność osobistą, przynależną każdemu człowiekowi. Co pan na to? Znam mnóstwo bardzo dobrych sędziów. Duża część z tych sędziów też pracuje zdelegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości i sami uczestniczą w tworzeniu reform wymiaru sprawiedliwości i przy tworzeniu tych ustaw, które potem są kierowane do Sejmu. I z pewnością ci sędziowie rozumieją, że są takie osoby w ich środowisku, które powodują, że z jakiegoś względu sędziowie nie cieszą się najwyższym zaufaniem społecznym i te rankingi są dla sędziów przynajmniej zatrważające. Powiedziałby pan, tak jak pan prezydent w ostatnich dniach, choćby w Katowicach, tak jak udało się kiedyś pokonać komunę, tak samo wierzę, że uda się oczyścić do końca nasz polski dom, żeby był czysty, porządny, piękny.
Bardzo dobre słowa, zgadzam się z nimi, tak. To jest język, którym też by pan się posługiwał? Zdecydowanie. Uważam, że Polska zasługuje na to, żebyśmy wszyscy mieli piękny polski dom, jak powiedział pan prezydent. Ale należy eliminować sędziów, którzy byli w PZPR-ze dzisiaj w Polsce? Są odpowiednie procedury weryfikacji i to, kogo należy eliminować, rozumiem, ze stanu sędziowskiego, o ile słowo eliminacja to jest dobre słowo, tak, to przez właśnie za pomocą Izby Dyscyplinarnej tych, którzy są zakałą tego środowiska. Ci, którzy, jeżeli, trzeba trochę od Adama Majewy, panie rektorze, jesteśmy w części internetowej, więc pan teraz pozwoli. Jeżeli w 89 roku była piękna idea trójpodziału, pełnego trójpodziału separacji, pełnej separacji władz i władza sądownicza zyskała taką niezależność, to znaczy nie była w żaden sposób balansowana, powinno być check and balance, tak, przez inne władze, że doprowadziło to do pełnego wykolejenia, do pełnej sędziokracji, do sytuacji, w której ręka rękę myła, to znaczy, i to nie są moje słowa, tylko słowa teraz czołowych przedstawicieli czy sędziów współpracujących z opozycją, że chociażby Krajowa Rada Sądownictwa przerodziła się w związek zawodowy broniący korporacyjnych interesów, tak? Cytuję z głowy, ale tymi słowy było to przedstawiane chociażby czy przez profesora Rzeplińskiego, czy przez pana Safiana, czy przez inne osoby. I jeżeli mamy taką sytuację, rzeczywiście ten związek zawodowy broni tylko korporacyjnych interesów, nie jest w stanie usuwać sędziów, którzy już sławetne kradzież wiertarki, ale przecież mamy cały, można powiedzieć, wysyp różnych wydarzeń związanych z deliktami dyscyplinarnymi, kiedy najsurowszą karą jest przeniesienie do innego okręgu, do innego sądu, no to dlaczego mamy karać obywateli w tym innym okręgu czy w innym sądzie? Więc absolutnie Izba Dyscyplinarna to jest to, co tak przeraża tych wszystkich sędziów i co jest, no właśnie, motywacją działania, takim pełnym pasji działania ze wszystkich sędziów, którzy współpracują z opozycją. Prezydent Andrzej Duda mówi na przykład tak, sędziowskie elity nie pokazały konstruktywnego programu do tej pory. Zna pan projekty, które proponowali sędziowie, prawnicy zrzeszeni na przykład w Kongresie Prawników Polskich albo w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich Justicja? Znam projekt, przy którym współpracowali sędziowie i który został przedstawiony w ostatnich dniach przez Polski Senat, przez pana marszałka Grodzkiego i Gasiek Bichowicz i zespoły. Nie, panie i się ministrze, okazuje, czy wcześniej, czy wcześniej widział pan projekty, które opracowywali albo prezentowali sędziowie albo prawnicy i mówili, to jest droga, którą powinien pójść wymiar sprawiedliwości. Sędziowie w wielu miejscach przeszłości przedstawiali dobre projekty, które proponowali jako narzędzie naprawy wymiaru sprawiedliwości. Szkoda, dlaczego prezydent że inni mówi, sędziowskie elity nie pokazały konstruktywnego programu? Bo sędziowskie elity zajmowały się w ramach Krajowej Rady Sądownictwa sprawowaniem właśnie tymi kontaktami zagranicznymi innymi, a nie konkretnym wymiarem sprawiedliwości. Nie, panie i nie były zainteresowane uzdrowieniem Izby Dyscyplinarnej. Pokazywały teraz, panie konkretne projekty, proszę pozwolić. Obywatelski projekt zmian w ustawie o KRS, na przykład to był rok 2017. Rok 2019, projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, to też był projekt przygotowany i prezentowany przez środowiska sędziowskie. 2010 rok na przykład, opracowanie Justycji, sąd dla obywatela, proponujący zmiany usprawiedliwiające wymiar sprawiedliwości. Pan wiedział o tym, że takie projekty były przygotowywane, prezentowane i promowane? A czy pan wie, że w 2010 chociażby ten projekt, to był projekt Justycji, przy którym bardzo mocno współpracował chociażby pan sędzia, minister Piebiak, Łukasz Piebiak, który był w Ministerstwie Sprawiedliwości. To który, tym bardziej, i który dlaczego prezydent wychodzi i mówi, nie było takich projektów? Nie, pan prezydent, z pewnością trzeba spytać pana prezydenta, ale ma na myśli te sędziowskie elity, które teraz z opozycją ramię w ramię protestują. Justycja pokazuje panu projekty. Natomiast duża część sędziów, i mówię też pan sędzia Piebiak chociażby z Justycji, współpracował przecież z Ministerstwem Sprawiedliwości i przedstawiał, uczestniczył w reformowaniu wymiaru sprawiedliwości. Natomiast bardzo ciekawe, symboliczne wręcz jest to, że na przykład w 2007 roku Platforma Obywatelska w swoim programie sama zawiera propozycję zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. Mówi o tym, że trzeba doprowadzić, pytania, nie, ale pozwoli pan, że dokończę odpowiedź. Chciała doprowadzić w swoim programie do tego, żeby Krajową Radę Sądownictwa wybierał parlament i wprost to zapisują w programie. Kiedy pan teraz wybrany senator Krzysztof Kwiatkowski, wybrany do Krajowej Rady Sądownictwa, nie wiedział, że jest nagrywany na spotkaniu jakimś zamkniętym, opowiadał o tym, że jak sam był ministrem, najgorsze, z czym się spotykał, to próba doprowadzenia do tego, żeby postępowania dyscyplinarne działały jak powinny. I proszę mi teraz pokazać w tych projektach, jak sędziowie proponują uporządkowanie tematu postępowań dyscyplinarnych. Jak sędziowie tutaj odnoszą się do oceny ich pracy, czyli czy pracują
pracują dobrze, czy źle, czy jakie wskaźniki tutaj proponują, żeby uzdrowić pracę sędziowską i tą kulturę pracy, którą sędziowie powinni zachowywać. Rozumiem, że przywoływany przez pana projekt, opracowywany między innymi przez pana ministra Piebiaka, nie zawierał konstruktywnych rozwiązań, które odpowiadają na pana pytanie. Zawierał, no absolutnie. Nie, zaproponowaliśmy właśnie po to, proponowaliśmy reformę, żeby Krajowa Rada Sądownictwa przestała być korporacją złożoną z wierchuszki sędziowskiej, tej arystokracji sędziowskiej, która dotychczas rządziła w polskim sądownictwie, i po to, żeby wprowadzić Izbę Dyscyplinarną do Sądu Najwyższego, żeby uzdrowić polski wymiar sprawiedliwości, żeby w sposób odpowiedni sędziowie podchodzili do etosu swojego urzędu w ramach Służby Rzeczypospolitej. Jak rząd zamierza wyjaśnić, co się działo z pieniędzmi z Funduszu Operacyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego? Czy czyta pan, słyszy pan w mediach, że mogło wyparować 5, 10, a może i 15 milionów złotych? No, jest to sprawa na tyle poważna, że jestem przekonany, że po pierwsze CBA podejmuje odpowiednie kroki w ramach kontroli wewnętrznej, a po drugie z pewnością tą sprawę bada prokuratura. Premier wyjaśni nam to w Sejmie? Proszę pytać pana premiera. No, opozycja domaga się informacji premiera. Pan wybaczy, nie będę decydował za pana premiera. To akurat jest bezpośrednie uprawnienie premiera do tego, żeby decydował. Jest pan członkiem rządu, przedstawia. Więc dopytuję. Oczywiście, natomiast nie będę panu premierowi wskazywał, co powinien robić, a czego nie. No, szef CBA mówi, że w ogóle żadnego problemu nie ma, że nic się nie stało, żadne pieniądze nie zniknęły. Z pewnością są odpowiednie instytucje, które tą sprawę wyjaśniają. Jest i kontrola wewnętrzna w CBA, ale jak mówię, jestem przekonany, że prokuratura prowadzi swoje postępowanie. Tak, już pół roku temu wiceszef CBA Bogdan Sakowicz mówił dziennikarce Gazety Wyborczej w Sejmie, że sprawa jest w prokuraturze i mówił tak, myślę, że będą podstawione zarzuty funkcjonariuszom, były podjęte działania, były postępowania dyscyplinarne, a teraz słyszymy, że w zasadzie nic się nie stało. Proszę pytać prokuratury, jakie są efekty toczonego postępowania. Nie wiem, czy jest ono zakończone. Panie ministrze, dlaczego Marian Banaś wciąż jest prezesem Najwyższej Izby Kontroli? Zaproponowaliśmy opozycji zmianę konstytucji, zaproponowaliśmy konstruktywne rozwiązania. Opozycja powiedziała, że nie będzie. Publicznie były odpowiedzi. Publicznie została propozycja z Prawa i Sprawiedliwości skierowana i od razu publicznie była odpowiedź ze strony opozycji, że nie będą uczestniczyć w zmianie konstytucji, w procesie zmiany konstytucji w tej sprawie. Czy PiS przygotował choćby jeden projekt przepisów w tej sprawie? Ja nie przygotowywałem takiego projektu. Klub parlamentarny... Widział pan projekt przepisów z planu, z tak zwanego planu B w sprawie Mariana Banasia? Nie widziałem takiego projektu przepisu, to racja. Natomiast jeżeli specjalnie przedstawiamy propozycję opozycji, żeby zmienić konstytucję, nawet nie mówimy w jakim zakresie, a opozycja od razu mówi o tym, że nie będzie ręki przykładać do zmiany konstytucji w takiej sprawie, to pan wybaczy, ale co mamy przedstawiać opozycji? Tomasz Siemoniak, jeden z liderów opozycji, mówi, gdzie są te przepisy? Pokażcie je nam, o czym mamy z wami rozmawiać. Tomasz Siemoniak jest bliskim współpracownikiem Grzegorza Schetyny i doskonale pamięta o tym, jak Grzegorz Schetyna zareagował na pierwszą próbę wybadania opozycji, czy będzie zmieniać konstytucję, czy nie. Panie ministrze, jak się nie pokazuje czarno na białym, czego się chce, to jak rozmawiać? Jeżeli mamy kierunkowe przedstawienie tematu i od razu przy kierunkowym przedstawieniu tematu spotykamy się znowu z totalną opozycją, z totalnością, z od razu z krzykiem na nie, nie będziemy, będziemy rozgrywać politycznie, no to pan wybaczy, ale dlaczego mamy przedstawiać konkretne projekty? To jest publicystyka, to jest retoryka. Ja pytam o konkret. Nie, to ja panu konkretnie odpowiadam. O konkretnym projekcie. O czym, na czym miałaby polegać ta zmiana konstytucji? Pan jest najlepiej przygotowanym dziennikarzem w polskich mediach. Zawsze. Więc pan doskonale zna też mechanizm, zresztą jest pan świetnym politologiem, pan zna mechanizmy, jakie są w polityce. Tak, żeby polityce zmienić są takie, prawo, trzeba są przygotować takie projekt, panie ministrze. Tak, ale też są takie mechanizmy, w których pewnymi wypowiedziami publicznymi bada się gotowość albo brak gotowości do współpracy po stronie tych, którzy cały czas byli na niej i krzyczeli w sposób totalny o tym, że absolutnie nie będą współpracować w żadnej sprawie z rządem. Jeśli więc publicznie skoro, premier więc rządu skoro, mówi, więc skoro zaproponowaliśmy coś takiego, a opozycja od razu powiedziała, że nie jest skora do współpracy, to pan wybaczy, ale co mamy przedstawiać? Opozycja pyta, gdzie jest konkretny plan, o którym mówi i go do tej pory nie pokazaliście, panie ministrze. Możemy jeszcze raz wrócić do tego samego. Potrzeby, absolutnie to... nie ma potrzeby, oczywiście, żebyśmy wracali do tego samego. Mamy nową Państwową Komisję Wyborczą. Prezydent powołał jej skład nowych członków. Większość członków wybrał Sejm. Tym razem to są nowe przepisy, to nie muszą być już sędziowie. Dlaczego wybór przez Sejm jest lepszy niż szukanie członków PKW w najważniejszych polskich sądach? Podobnie jak w przypadku Krajowej Rady Sądownictwa. To znaczy, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której
jest za daleko posunięta sędziokracja znowu, to znaczy nie ma tego elementu kontroli społecznej, wówczas i nie trzeba daleko szukać pamięcią, bo w 2014 roku wybory samorządowe pokazały, wówczas instytucje nie działają tak, jak powinny, jeżeli nie mają wystarczającej formy sprawowania kontroli przez społeczeństwo, które jest suwerenem. 2014 rok pan przywołuje, ale potem minęło jeszcze 6 lat. Tak, w ciągu tych 6 lat zdarzyło się coś takiego, co uzasadnia tę zmianę? 2014 rok przywołuję specjalnie, bo wówczas była absolutnie kompromitująca dla Państwowej Komisji Wyborczej sytuacja, w której przez blisko tydzień nie poznaliśmy wyników do sejmików czy wyborów samorządowych. Zmienił się potem szef Państwowej Komisji Wyborczej? Później po miesiącu, tak, zmienił się i bardzo dobrze. Później po miesiącu okazało się, że te wyniki gdzieś tam różnymi protokołami są podane, ale karty do głosowania zostały zniszczone. Dlatego zmieniliśmy w ostatniej kadencji. Już mówię, dlaczego przywołuję 14 rok. Pod przewodnictwem Wojciecha Hermelińskiego PKW to był przykład sędziokracji, źle działającej instytucji? Pod przewodnictwem pana sędziego Hermelińskiego PKW działała lepiej, przyznam otwarcie, działała lepiej niż wcześniej, nauczona pewnymi błędami. Natomiast zmiana ustawy została dokonana w poprzedniej kadencji. Myśmy to też obiecywali, idąc do wybory jeszcze poprzedniej w 2015 roku i mówiliśmy, że zmienimy tą ustawę po to, żeby nie zdarzyło się już na 100%, niezależnie od tego, czy będzie sprawny, czy niesprawny sędzia na czele Państwowej Komisji Wyborczej, żeby nie zdarzyły się tego typu przypadki. Tak, tylko pytam o coś innego, panie ministrze. W 2015 roku nasza obietnica została spełniona, zmieniliśmy prawo, to prawo weszło w życie i teraz zostali wybrani członkowie Krajowej Państwowej Komisji Wyborczej. I próbuję z panem razem dzisiaj rozmawiając zrozumieć, dlaczego adwokat albo radca prawny z 3-letnim stażem będzie lepszym członkiem Państwowej Komisji Wyborczej niż wieloletni sędzia Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego czy Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego, że jego wybór dokonywany przez Sejm jest na tyle transparentny, że każdy może ocenić, czy ta osoba daje rękojmię sprawnego sprawowania swojego urzędu, czy nie. Natomiast wcześniej jestem przekonany, że jakby pan zapytał nawet czołowych polityków, to takich, którzy się tym zajmują na co dzień, to nie byliby w stanie, już nie mówię gdzieś tam kogoś, kto się nie żyje tym na co dzień, nie byliby w stanie powiedzieć, w jaki sposób dotychczas byli wybierani członkowie Państwowej Komisji Wyborczej. Ale to nie dawało rękojmi tego, że będą dobrze działali? Teraz w moim przekonaniu to, że procedura jest przeprowadzana przez Sejm, jest w pełni transparentna, daje jeszcze lepszą rękojmię tego, że Państwowa Komisja Wyborcza będzie działała tak, jak powinna. I tu dotykamy zasadniczego problemu, który jest zgłaszany przy okazji tych nowych przepisów i tej nowej konstrukcji. PKW nie tylko bierze udział w przygotowywaniu kolejnych wyborów, ale także kontroluje sprawozdania finansowe partii politycznych. I tu pojawia się pytanie, czy członkowie PKW wskazani przez konkretne kluby parlamentarne będą absolutnie bezstronni, oceniając sprawozdania tych partii, które je wskazały? Ale samo wskazanie nie rodzi żadnego zobowiązania formalnego ani nieformalnego wobec tych osób. Znaczy to są cały czas sędziowie, właściwie nieusuwalne, znaczy osoby wybrane właściwie... To już nie są sędziowie, właściwie panie ministrze. Tak, osoby, poprawiłem się. Właściwie nieusuwalne z Państwowej Komisji Wyborczej i oni w sprawowaniu swojego mandatu zachowują niezależność. No tak, tylko że jeśli do nowej PKW trafił na przykład Dariusz Lasocki, który przez ostatnich 10 lat był radnym Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, a wcześniej był między innymi doradcą wicepremiera w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Już słyszę te zarzuty o to, że nie jest bezstronnym członkiem Państwowej Komisji Wyborczej, kiedy ocenia wasze sprawozdanie finansowe. Państwowa Komisja Wyborcza działa kolegialnie. Do tego te dokumenty sprawozdania finansowe są jawne, więc nawet gdyby przytoczony były radny przez pana redaktora chciał działać przychylnie wobec kogokolwiek, to jestem przekonany, że znajdzie się mnóstwo dziennikarzy w Polsce, którzy tą nieobiektywność mu wytkną. Natomiast jestem przekonany, że absolutnie będzie zachował się obiektywnie, tak jak należy. Przecież to jest pełni transparentny proces. Złożył mandat radnego właśnie po to, żeby nie było argumentów, że nie jest bezstronny i nie jest apolityczny. No ale od przeszłości nigdy nie uciekniemy. Tak to działa. A tak przy okazji, rozumie pan, dlaczego z powołania nowych członków Państwowej Komisji Wyborczej możemy dzisiaj w internecie oglądać fotografie, relację reporterską, a z zaprzysiężenia Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza jako sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie możemy? Trzeba pytać służby prasowe pana prezydenta. Nie, ja pytam, czy pan to rozumie?
Ja temu się przyglądam oczywiście, czy skala hejtu, która została wylana akurat na panią profesor czy pana Piotrowicza w jakimś tam stopniu uzasadniała pewnie, nie wiem, czy oni też jakby sami chcieli w taki sposób złożyć swoje ślubowanie, ale tutaj należy uszanować decyzję wszystkich, którzy uczestniczyli w tym procesie. Nie, ale panie ministrze, to wygląda jakby ktoś się czegoś wstydził w przypadku takiej uroczystości, a to jest uroczystość. Prezydent zaprzysięga nowych członków Trybunału Konstytucyjnego. Nie mamy prawa tego zobaczyć? Są zdjęcia, sam pan mówi, więc ma pan prawo zobaczyć. No, nie ma zdjęć właśnie skala, z tej uroczystości. Skala zdjęcia hejtu są dzisiejsze, z powołania nowych członków PKW, a ja pytam o zdjęcia z tamtej uroczystości. Nie skala hejtu, która wylała się na wówczas wybranych sędziów, uzasadniała pewnie uszanowanie ich decyzji. Natomiast proszę pytać zainteresowanych. Pan zakłada, że to była decyzja sędziów, pani Pawłowicz i pana Piotrowicza, nie pana prezydenta. Tak zakładam. Pan prezydent nie ma tutaj nic do powiedzenia w tej sprawie. Zakładam, że pan prezydent z pewnością szanuje wolę sędziów. Minister Michał Woś był naszym gościem. Marcin Zaborski, dziękuję. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.